Siemaneczko, Bawaria Projekt. Słuchajcie, dawno nic nie wrzucałem. Jest zima, także tych filmów jest mało. Słuchajcie, ale pokrótce udało mi się w ostatnim czasie zakupić taki egzemplarz. Jest to BMK 5 E39, fabryczny M-pakiet po numerze VIN, czyli mamy tutaj M-pakiet zewnętrzny, wewnętrzny oraz zawieszenie. Motor rzędowa szóstka, 2.2 pojemność, 170 koni, auto po liftingu. No cóż, powiem tak, na pewno zrobię większy materiał, bo auto jest naprawdę w doskonałym stanie zarówno technicznym, jak i wizualnym, co widać, myślę, na filmie, całe w oryginale. Spód auta zdrowy, progi w całości, żadne naprawy na chwilę obecną. Zmierzyłem czujnikiem lakieru każdy element poza bodajże klapą tylnią i maską w oryginale, więc te elementy pewnie były gdzieś tam powtórnie lakierowane. Standardowo tutaj lampy z przodu na pewno pójdą do odświeżenia. Jest to naprawdę egzemplarz, tak jak mówię, zachowany w bardzo dobrym stanie. Pokażę Wam jeszcze środek, pokażę fotele, wszystkie szyby włącznie z czołową Ori BMW. Zobaczcie, tutaj te nakładki M-pakietowe na progi. Fotele sporty, sport size'y, w alkantarze, niepoprzecierane, niepodziurawione. Wieniec kierownicy w bardzo dobrym stanie. Przypuszczam, że nie jest to kierownica obszywana, tylko po prostu tak w takim stanie się zachowała. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Felgi M-pakietowe. Z tyłu w bagażniku, o, są gumowe wycieraczki, nawet kurczę nie wiedziałem, jak kupowałem. Jest też Ori 5 dojazdóweczka. Nie no, naprawdę mega zdrowy egzemplarz. Tych samochodów już po prostu powoli nie ma. Roletka jest z tyłu. Pokażę Wam jeszcze tutaj siedzenie, fotel kierowcy, podstopnica M-pakietowa. Fotel kierowcy. Zazwyczaj, nie wiem czemu, ale na zdjęciach ludzie tutaj tak jakoś zawsze dziwnym trafem, o, w ten sposób ten pas zostawiają. Ja tego nigdy nie robię. Chcę pokazać tak, jak to wygląda, aczkolwiek auto na razie na pewno nie będzie wystawione na sprzedaż, bo jest to mój prywatny samochód, który sobie kupiłem do swojej kolekcji. Może gdzieś tam w przyszłości go sobie wystawię, ale na razie chciałbym się też nim troszeczkę nacieszyć. Także śledźcie kanał, pozdrawiam, trzymajcie się, elo.